tym roku kwiecień wyjątkowo obrodził w egzaminy. Po zeszłotygodniowym etapie sprawdzania wiedzy gimnazjalistów przyszedł czas na pierwsze roczniki ósmoklasistów. Również w tym przypadku egzaminy odbyły się w cieniu strajku nauczycieli. Uczniowie tarnobrzeskich szkół podstawowych przystąpili do egzaminów zwieńczających edukację ósmych klas powstałych po reformie. W ciągu 3 dni ósmoklasiści byli poddawani testom sprawdzających ich wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wczoraj tekstem, który musieliśmy zanalizować, był Mały Książę. Były 2 tematy wypowiedzi pisemnej, więc tak jak było zakładane. Było dosyć prosto, więc myślę, że też dobrze poszedł i życzę każdemu, żeby też miał pozytywne rezultaty. Egzamin nie był trudny. Napisałam wszystko, no i wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Nie był egzamin trudny i no, zadanie było łatwiejsze niż na próbnym. Z angielskiego mi zawsze dobrze szło, ale zadania z matematyki były, mi się wydaje, że łatwiejsze niż z angielskiego. Dzisiejszy egzamin był z matematyki, tak jak planowano. Był dosyć prosty, porównywalny z tym, co było wczoraj. Nie było żadnych wymagających zadań. Myślę, że sobie dobrze poradziłam i każdy, kto się przygotował, myślę, że będzie miał pozytywny wynik. W szkole podstawowej nr 4 egzamin, podobnie jak w przypadku gimnazjalistów, odbył się bez zakłóceń. Strajk jak na chwilę obecną nie zakłócił egzaminów. Udało nam się przeprowadzić bez problemu egzamin. Frekwencja 100%, tak? Wszyscy uczniowie na egzamin się zgłosili. Jedyną przeszkodą, z którą musiała zmierzyć się czwórka, było skompletowanie kadry egzaminacyjnej. Były niewielkie problemy w związku z tym, że komisje egzaminacyjne kompletuje się na miesiąc przed egzaminem. Sytuacja strajkowa spowodowała, że te ustalenia, które były poczynione wcześniej, stały się nieaktualne. W związku z tym musieliśmy skompletować nowe komisje, ale udało się stworzyć je w taki sposób, aby zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w każdej komisji był nauczyciel naszej szkoły i nauczyciel innej szkoły. Bez zmian i zakłóceń przebiegł również strajk nauczycieli. W szkole podstawowej nr 10 determinacja protestujących wzrasta pomimo słabnącego zaangażowania się w strajk innych placówek. Święta, podobnie jak niedziela i sobota, są tymi dniami, kiedy ludzie generalnie nie pracują, zatem strajk formalnie trwa, ale nauczyciele fizycznie w szkole nie są obecni. Jednak tak zwana wiosenna przerwa świąteczna, która trwa właśnie od dziś do wtorku poświątecznego, to są dni, kiedy nauczyciele w szkole będą, oczywiście z wyjątkiem niedzieli, soboty, niedzieli i poniedziałku, będą, tak jak widzimy, jest ich bardzo wielu, wszyscy są zgromadzeni w jednym budynku, gdyż właśnie w ten sposób chcą pokazać swoją determinację, są obecni, nadal strajkują. To są te dni, kiedy szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia również opiekę swoim uczniom. Nie ma zajęć dydaktycznych, ale opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli są chętni uczniowie, to są organizowane. Natomiast nauczyciele, tak jak widzimy, są dzisiaj w pracy, a mówiąc ściślej, strajkują. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów placówek, w Tarnobrzegu strajkuje 10 szkół, w tym 382 nauczycieli.